Cześć, witajcie w filmie z ulubieńcami czerwca. Będą to tym razem chyba tylko produkty z kolorówki. Tak, praktycznie tylko kolorówka. Ten miesiąc naprawdę obfitował w nowości kosmetyczne u mnie. Pojawiło się tyle nowych, cudownych kosmetyków, że naprawdę jestem pod wrażeniem i szczerze mówiąc chciałam dodać tutaj jeszcze kilka kosmetyków, ale stwierdziłam, że wolę je przetestować jeszcze troszkę dłużej i upewnić się, że są warte miana ulubieńców. Także jeśli jesteście zainteresowane, co tutaj dla Was przygotowałam, to oglądajcie dalej. Pierwsza rzecz, którą chciałam Wam pokazać, będzie to paleta rozświetlaczy. I uwaga, uwaga, paleta rozświetlaczy drogeryjnych, także super, bo naprawdę jest to dosyć tani produkt. Dostaniecie go w Rossmanie i jest to marka Eveline Cosmetics Strobing Sensation Highlighter Palette. Tak to wygląda i niektóre z tych produktów mogą Wam się wydać dziwne, że pokazuję je w ulubieńcach, bo pewnie filmy z nimi widziałyście dopiero co, nie wiem, film albo dwa filmy przed ulubieńcami, ale nagrywam z wyprzedzeniem, także używałam tych produktów już przez większość miesiąca, także tak słowem wstępu, ale w każdym razie bardzo, bardzo się polubiłam z tą paletą i mimo, że ja ostatnio lubię kolorowe rozświetlacze, takie, które mają naprawdę intensywny odcień, to do takiego dziennego makijażu, bo na co dzień nie noszę takiego oka i generalnie takiego mocnego makijażu, jaki mam dzisiaj na sobie, tylko właśnie latem, kiedy jest tak gorąco. Nakładam sobie korektor, odrobinę pudru pod oczami, brwi, rzęsy i właśnie rozświetlacz. I właśnie w takim codziennym makijażu ta paleta była dla mnie zdecydowanym ulubieńcem, dlatego że te odcienie są tak piękne i spójrzcie, one dają tak cudownie odbijającą światło taflę i bardzo je właśnie lubię za to, że mimo, że one nie są jakieś tak strasznie mocne, to dają przepiękny, naturalny efekt oświetlenia i właśnie takiej tafli nie zostawiają takich mocno widocznych drobinek na mojej twarzy. Lubię efekt drobinek, ale wtedy, kiedy mam dosyć też mocny makijaż oka i żeby podkreślić go i taki zrobić cały mocny makijaż, to wtedy sięgam właśnie po rozświetlacze z drobinkami, a właśnie po te delikatniejsze lubię sięgać przy takim naturalnym, codziennym makijażu. Kolejna sprawa, te odcienie też pięknie komponują się ze skórą, dlatego że jak widzicie, mamy trzy takie dosyć jasne kolory i ja wiem, że większość osób jest raczej fankami takich szampańskich odcieni, a ja lubię różowe rozświetlacze, bardzo, bardzo lubię chłodne odcienie rozświetlaczy i ten ma to do siebie, że spójrzcie, on nie jest taki bardzo, bardzo mocno różowy, tylko wygląda niesamowicie naturalnie na skórze i te oba będą odpowiednie dla bladych osób, a ten najciemniejszy świetnie sprawdza się jako taki topper na bronzer i pięknie daje efekt takiej mocno rozświetlonej, ale jednocześnie zabrązowionej skóry, taki efekt sun-kissed glow, takiej skóry właśnie muśniętej słońcem, także naprawdę ja bardzo lubię tą paletę. Kolejny produkt będzie to podkład, troszkę z wyższej półki, jest to podkład marki Too Faced Peach Perfect Comfort Matte Foundation. I właściwie on, to co tutaj mamy napisane, to on robi. Ja dzisiaj na swojej twarzy nie mam tych produktów, dlatego że nagrywałam test nowości, ale bardzo często na zdjęciach i na zdjęciach makijaży, na Instagramie właśnie nosiłam ten podkład i często też pytałyście, co to jest za podkład. I w tym miesiącu ten właśnie produkt królował na mojej twarzy, dlatego że nie dosyć, że daje piękny, naturalny efekt, naturalne wykończenie, bo jest to, tak jak tutaj nazwa mówi, Comfort Matte. Jest on matowy, ale nie jest zdecydowanie płaski, więc to wykończenie, ja bym je nazwała takie półmatowe, półsatynowe. Naprawdę cudowny efekt na skórze, ale jednocześnie, mimo że nie wygląda ciężko, to on kryje dosłownie wszystko, co potrzeba ukryć i to, co ja cenię sobie najbardziej i dlaczego ten podkład jest jednym z moich chyba największych ulubieńców, jeśli chodzi o podkłady. On trzyma się na mojej twarzy cały dzień. I to mówię na całej twarzy, bo wiecie, jeśli oglądacie moje testy podkładów, ja mam ogromny problem z trzymaniem się podkładu na nosie, a ten podkład jako chyba jedyny z tych prawie wszystkich, które testowałam, trzyma mi się na nosie przez cały dzień, także ja wieczorem mam tak samo wyglądający makijaż, jak nakładam go rano, także naprawdę jest genialny. No i też to opakowanie jest fajne. Mimo, że on jest tutaj w tubce, to nie jest wyciskany tak normalnie, tylko ma pompkę, także naprawdę genialny produkt. I kolejna sprawa, wisienka na torcie. On
cudownie pachnie brzoskwinią, także czego chcieć więcej, naprawdę uwielbiam ten produkt. I pozostając w temacie Too Faced, udało mi się przetestować kilka ich produktów dzięki Annie Your Stylish Self, muszę o niej tutaj wspomnieć, bo dzięki niej mam te produkty, dzięki Aniu i jest to puder. Puder właśnie marki Too Faced, Born This Way, i jest to w tym momencie mój ulubiony puder, chociaż ja w poprzednich ulubieńcach pokazywałam Wam żółte pudry, których używam pod oczy i byłam w nich mocno zakochana, to w tym miesiącu ten puder po prostu wygrał wszystko, dlatego że tak pod oczy nadal używam przeważnie żółtego pudru, ale tylko i wyłącznie tutaj pod oczami, a na całą twarz nakładam ten właśnie puder i on tak idealnie wygładza moje pory, że to po prostu się nie mieści w głowie. On nie matuje tak płasko, to wykończenie nadal jest naturalne, nadal jest świeże, ale utrzymuje makijaż, ponieważ jest ugruntowany właśnie tym pudrem, ale największa różnica, jaką on dla mnie robi, to właśnie w widoczności porów. On po prostu je wygładza. Kiedy nałożę podkład, jeśli używam tego podkładu, to tak jak mówię, on już trochę wygładza te pory, ale ten puder sprawdza mi się ze wszystkimi podkładami, nawet z takimi, które po nałożeniu wchodzą w te pory. Kiedy użyję później tego pudru, po prostu tych porów jest nie widać. On daje taki blur. Jestem naprawdę zachwycona, także w 100% mogę Wam polecić ten produkt. On się nazywa właśnie Born This Way Ethereal Setting Powder. Tak trochę nie po kolei, bo teraz przyjdziemy do rzęs, które nosiłam przez cały miesiąc i niestety rozwaliłam je, czego pokazując tak nie widać, bo jedna z tych rzęs, ta rozleciała mi się przy czyszczeniu i jest w dwóch częściach, ale nadal tych rzęs używam, po prostu przyklejam sobie jako takie kępki. I są to rzęsy Huda Beauty Noel numer 14 i są to rzęsy, które po prostu nosiłam praktycznie przy każdym makijażu w tym miesiącu. Dzisiaj przetestowałam też fajne, te, które mam na sobie, ale to zobaczycie w teście. W każdym razie te rzęsy wyglądają niesamowicie, spektakularnie. Ja kiedyś na co dzień nosiłam takie bardzo delikatne rzęsy Ardell Demi Whispies przeważnie, albo te z Primarka, takie delikatne, a ostatnio bardzo polubiłam taki mocny efekt sztucznych rzęs, więc albo noszę bardzo delikatny makijaż, albo noszę makijaż taki jak mam teraz i po prostu rzęsy, które pierwsze rzucają się w oczy, nie ma czegoś takiego pomiędzy. Tak jak te memy kiedyś były, że there is no in between, że albo jestem mega zrobiona, glamour, pełen po prostu makijaż, albo praktycznie nic na tej twarzy nie ma. No i właśnie tak to jest u mnie i stawiam zdecydowanie, jak już robię taki mocniejszy makijaż, to stawiam właśnie na takie mocne rzęsy. One dają świetny efekt, przyznaję, że są dosyć sztywne, ale to jak cudownie otwierają to oko i robią taki efekt rzęs wręcz jak lalka. Nie wiem, czy to dobrze Wam się kojarzy, ale to oko jest po prostu takie doll eye. No, wygląda niesamowicie. Także na moim Instagramie mogłyście widzieć w wielu takich mocniejszych makijażach, które dodaję właśnie zdjęcia, używałam właśnie tych rzęs i one wyglądają genialnie. Niestety dosyć szybko mi się rozleciały przy czyszczeniu, co uważam za ogromny minus, no bo jednak nie są to bardzo tanie rzęsy. Ja za nie dałam chyba coś koło 19 funtów. No nie jest to mało, także pięknie wyglądają, ale trzeba bardzo na nie uważać. Przy czyszczeniu ja i tak byłam delikatna, a rozleciała mi się ta rzęsa, więc trzeba uważać. Ale i tak trafiły do ulubieńców, bo wyglądają po prostu genialnie. Dalej mam dwa korektory. Jeden z nich mogłyście zobaczyć w teście serii HD Golden Rose. I jest to właśnie korektor HD Concealer Soft Focus z marki Golden Rose. I mój ulubiony to jest numer 07. Muszę przyznać, że jest to chyba jedyny z moich takich ulubionych korektorów, który nie włazi mi w zmarszczki, bo mam kilka takich korektorów, po które często sięgam. Lubię bardzo korektor z Nabli, ale on dosyć mocno obciąża mi tutaj te miejsca pod oczami. Lubię korektor z Makeup Revolution, ale on włazi mi w zmarszczki. I lubię korektor z Lovely albo z Vibo, ten taki gruby, ale on też niestety wchodzi mi dosyć mocno w zmarszczki i jest go po prostu bardzo mocno widać. A ten korektor, jego mam dzisiaj na sobie, pięknie kryje cienie pod oczami i ten numer 07 jest fajnie żółty, wygląda naprawdę ślicznie na skórze.
to jeszcze nie wchodzi w ogóle w te zmarszczki, także ja jestem zachwycona i nawet nieważne z jakim pudrem go używam, chyba że nawalę nie wiadomo jak dużo tego pudru, ale jeszcze mi się to z tym produktem nie zdarzyło. On po prostu wygląda bardzo naturalnie, bardzo lekko i pięknie rozświetla te miejsca pod oczami, mimo że ja mam dosyć mocne cienie pod oczami. On je zakrywa i wygląda naprawdę lekko, także ja uwielbiam ten produkt. Naprawdę serdecznie Wam go polecam. On ma taką gąbeczkę tutaj na końcu. Jak macie ochotę obejrzeć test, to odsyłam Was właśnie do tego filmu, gdzie testowałam i podkład, i ten korektor, i puder z serii Hade. I drugi korektor, który chciałam Wam pokazać, jest po prostu moim mistrzem, ale nie do zakrywania cieni czy niedoskonałości, tylko do podkreślania kształtu brwi lub do cięcia cut crease. I mówiłam Wam to właśnie też w jakimś teście, że ten korektor to jest cut crease HD Liquid Coverage, ale ta mała wersja Precision Concealer, on jest ideałem, jeśli chodzi o wycinanie cut crease. Ja nim podkreślam też tutaj sobie brwi. Dzisiaj nie mam tego zrobionego, one dzisiaj mi wyszły na tyle równomiernie, że nie musiałam tego robić, ale po prostu ta jego końcówka, ona jest tak niesamowicie precyzyjna, że po prostu cięcie cut crease jest dla mnie teraz czystą przyjemnością, naprawdę. Ja kiedyś męczyłam się i długo mi się schodziło właśnie z wycinaniem cut crease korektorem i pędzlem takim normalnym, a przy użyciu tego korektora jest robota po prostu o połowę krótsza, no bo mamy od razu pędzelek, nakładam korektor i tylko wklepuję go palcem albo pędzlem i cut crease mam idealnie równe, naprawdę. Polecam Wam, jeśli chcecie ćwiczyć cut crease lub jeśli lubicie tego typu makijaże, no to zdecydowanie polecam Wam sięgnąć po ten produkt. Jak zauważyłyście, dzisiaj na moich ustach mam błyszczące wykończenie i powtarzam się po raz setny, ja naprawdę bardzo się polubiłam ostatnio z błyszczykami i właśnie z takim naturalnym wykończeniem, a nie z matowymi pomadkami, więc po prostu tutaj obróciło mi się o 180 stopni, bo kiedyś byłam fanką matowych pomadek jeszcze niedawno i nie wyobrażałam sobie sięgać właśnie po takie błyszczące wykończenia. Ostatnio bardzo polubiłam się z tego typu produktami i tutaj mam jeden z moich ulubionych błyszczyków, który nakładam przeważnie na czyste usta, bez żadnej pomadki. Tutaj mam akurat matową pomadkę i na to trochę błyszczyka, ale zazwyczaj sięgam właśnie po ten produkt solo przy takim bardzo naturalnym makijażu i wykańczam usta holograficznym błyszczykiem, bo to jest błyszczyk marki NYX Shimmer Down Lip Veil w odcieniu Sweet Mama. I on wygląda tak przerażająco w tej buteleczce, ale on nałożony na usta bez niczego innego i tak roztarty, no na dłoni też wygląda dosyć mocno różowy, ale po takim roztarciu ja sobie nakładam tylko na dolną wargę i tak rozcieram między ustami, to wygląda on po prostu genialnie. On ma w sobie takie, nie dosyć, że jest tak lekko różowy, to ma w sobie niebiesko, fioletowo, habrowe takie drobinki, które dają tak cudowny efekt trójwymiarowy, taki po prostu, no wielowymiarowy na ustach. To jeszcze mam wrażenie, że powiększają optycznie te usta, te drobinki, właśnie dlatego, że mienią się i dają taki efekt wypukłości na ustach, także naprawdę ja jestem zachwycona i uwielbiam tego typu produkty nosić na samych ustach. Kiedy noszę po prostu same rzęsy pomalowane i ten makijaż jest taki bardzo neutralny, dla dodania odrobiny koloru i czegoś takiego ciekawszego w tym makijażu używam tego typu produktu. NYX ma całą gamę właśnie błyszczyków takich. Everline też ma takie błyszczyki. Milani też ma takie błyszczyki. Dzisiaj mam właśnie błyszczyk z Milani na ustach, także mnóstwo teraz ich znajdziecie, ale ten jest moim zdecydowanym ulubieńcem. Także to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Dajcie znać, czy używałyście któregoś z tych produktów lub czy zachęciłam Was może do użycia jakiegoś z nich. Koniecznie napiszcie mi, jaki jest Wasz taki największy ulubieniec z zeszłego miesiąca. I to by było na tyle. Dajcie kciuk do góry, jeśli film się podobał i subskrybujcie kanał, bo jak widzicie, dużo się dzieje i mam wrażenie, że ostatnio Wy też, Wasz odbiór też jest o wiele lepszy. Także ja to niesamowicie doceniam. Dziękuję bardzo za Wasze wsparcie i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa, pa!